Dzień dobry. Wspólne wspomnienia nie powstają przed telewizorem. Jak widzicie, jesteśmy na szlaku Orlich Miast, Zamek Mirów, cała rodzina jest ze mną i zapraszam na odcinek. Zamek Mirów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej właśnie prezentuje się w taki oto sposób. Jak widzicie, nasze dzieci już zdobywają mury zamku. Zobaczymy, jak im to pójdzie. Potem pójdziemy sobie na następny zamek w Bobolicach. Niestety ostatnio stwierdziłem, że moje dzieci zbyt długo czasu spędzają przed komputerem. Dlatego też postanowiłem nagrać serię promującą turystykę rodzinną, aby pokazywać ciekawe miejsca w Polsce, chociażby takie jak te, dzieciom, i żeby ich oderwać od komputera. Jeszcze raz wspomnę, wspólne wspomnienia nie powstają przed telewizorem, a kto ma im to pokazywać, jak nie rodzice? Drogie rodzice, zachęcam do zabierania swoich pociech właśnie w takie miejsca, niekoniecznie do lasu, ale pokazywać zabytki polskiej kultury. Niestety zamek w żaden sposób nie jest dostępny dla zwiedzających, nawet jest surowy zakaz zbliżania się do murów zamku. Dlaczego? Ponieważ spadają kamienie, więc kwestia bezpieczeństwa całkowicie jest to zrozumiałe. Mimo tego kawał historii, którą warto pokazywać i przekazywać. Zobaczcie, jak to wygląda. A postaram się dojść na tamten pagórek, tam. O! I pokażę wam krajobrazy, jakie wokół tego zamku są. Co zabrać na taką rodzinną wyprawę? Jak widzicie, jestem rodzinnym tragarzem, więc no, obciążenie mojego plecaka dosyć wysokie. Ponad 10 kg, ale no, są to potrzebne rzeczy do wycieczki rodzinnej. Mianowicie bardzo podstawową i taką obowiązkową rzeczą na takich wyprawach to jest po prostu apteczka. Jak widzicie, moje dzieci szaleją po tych skałkach, nie daj Boże, coś się stanie. Warto ze sobą mieć plaster, środek odkażający i coś na zwichnięcia. Co jeszcze zabrać ze sobą na wycieczkę rodzinną? Oczywiście wodę. Ja tutaj sugeruję rodzicom, żeby absolutnie nie brali różnych słodkich napoi typu Coca-Cola, Sprite. Weźcie wodę, najlepiej nawet nie gazowaną. Oczywiście odzież przeciwdeszczową, bo nigdy nie wiadomo, co nas na szlaku zastanie. A my idziemy dalej. Dzieciaki na czerwonym szlaku, my w tym momencie idziemy na drugi zamek. Tak jak wcześniej wspomniałem, warto zabrać ze sobą apteczkę, bo nigdy nic nie wiadomo, co się stanie na szlaku. To są tylko dzieci, potkną się, uprzetną, obetrą nóżkę, więc warto mieć ze sobą taki zestaw pierwszej pomocy. Kawałek cienia, bo byliśmy cały czas odsłonięci, więc słoneczko ładnie prażyło.
Jesteśmy gdzieś tak w połowie drogi do następnego zamku. Dojdziemy, pokażę. Oczywiście jak zwiedzimy, zrobimy sobie przerwę na kawę i na śniadanie, bo jeszcze nie mieliśmy przyjemności nic jeść. Oczywiście można skorzystać z różnego rodzaju restauracji, hoteli, ale kawiarni. Ale dzisiaj po prostu typowo outdoorowo. Zaparzymy sobie kawkę w terenie i coś tam zjemy. Wziąłem też hamak, ale nie wiem, czy będzie możliwość rozbicia go w tym terenie. Jak nie, to trudno. Dochodzimy praktycznie na miejsce i muszę wam to pokazać. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Robi robotę, co? Zamek prezentuje się pięknie. Jak nam się uda jeszcze z widzimy jaskinię? Wziąłem czołówkę, ale to wszystko zależy od kondycji naszych dzieci. Ten zamek został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Tak samo stacjonował tutaj podczas zgromadzenia wojsk Jana III Sobieskiego, jak Szczyna Wiedeń. Też był to zamek zbójnicki i też jest pewna legenda, jeżeli chodzi o ten zamek. My tam podejdziemy, uda się nam do środka wejść, nakręcimy to zamczysko od środka. Pokażemy wam to, jak to wszystko wygląda. A dzieci tam mają frajdę. Patrzcie, gdzie tu można rozbić hamak. A można rozbić hamak. Tam rozbije hamak. Jak mi żona pozwoli. No. No dobra, no to zmierzamy do zamku. Zmierzamy. Jeszcze nie wiemy, ile kosztuje zwiedzenie zamku. Podobno są duchy. Jest znaczek duchów. Ale co, tam idziemy. Czyli tylko gotówka będzie. Tak? Dobry. Kartą możemy zapłacić? Dobry. Dla mnie tron. No tak. Jakby ktoś niegrzeczny, no to nie będę siadał. Jak dobrze pójdzie, to gdzieś tam rozbijemy hamak. Taki mamy plan i tam jest nasze miejsce na śniadanie. Ale to po tym, jak zwiedzimy zamek. O kurde, tam chyba mamy taką celę. Śmierci kata celę. Zobaczcie, jaki topór. Mamy tam pana szkieleta. Dokładnie. Zobaczcie, jakie piękne widoki z tego tarasu tutaj. Naprawdę mega klimatyczne miejsce. Dzieciaki chyba zachwycone? Zachwycone? Tak, a kto mi powie, jaki tutaj król zbudował ten w ogóle zamek? Jaki król? Kazimierz. Jaki Kazimierz? Wielki. Wielki? Wielki. A jeszcze tu jeden król stacjonował. Może mi powiesz, jaki? Pamiętasz? Ja już to mówiłem na filmie. Podsłuchałeś moją rozmowę, czy nie? Ja wiem. Jula wie? Ja. Jan Sobieski, no dokładnie. Jan Sobieski tak samo stacjonował w tym zamku, a jego wojska pod zamkiem. W momencie, kiedy zbierał wojska na odciecz Jakrzyna Wiedeń. No ale to jest nieważne. Zobaczcie, jak wygląda w ogóle krajobraz z tego tarasu. My idziemy dalej. Zobaczcie, żona tutaj postanowiła rozbić flyhamak, dynda sobie, w tle zamek, no nie tylko las. O. Jak jest żona, fajnie? No, jednak hamak z moskitierą robi robotę. My sobie tutaj trochę podyndamy, potem idziemy zjeść śniadanko, no i idziemy dalej. No, i teraz chyba to, co dzieci lubią najbardziej, czyli piknik w terenie. Pod zamkiem. Właśnie o tym. Dzieciaki jedzą teraz truskaweczki, żona przygotowała im takie, o, jak to się nazywa? Krążki. Dokładnie. Już Jula tutaj wcina. Smakuje, Jula? Tak. Janek, a ty co robisz? No.
Więc moi drodzy kochani, ja zapraszam do aktywności rodzinnej, bo no, jest to coś wspaniałego, jest to coś lepszego niż siedzenie przed komputerem. Pokazujmy młodemu pokoleniowi piękno naszej ojczyzny. A my będziemy robić sobie zaraz kawę. Będziemy tak samo sobie jeść śniadanko, a zaraz wam pokażemy, co będziemy jeść. No, a my w tej chwili będziemy jeść śniadanie. A co będziemy jeść na śniadanie? Puchę ze sklepu Prepper Sklep. Dostaliśmy te puchy na ostatnim zlocie poza szlakiem. Zobaczymy, czy będą dobre, czy też niedobre. Dzisiaj 99% mięsa, więc muszą być dobre. Razem z żoną zdegustujemy tą konserwę. Dzieciaki tutaj jedzą pyszności. Shop jest. Jest, pozdrawiam shopa tak samo. Dobre, Janek? Jula, dobre? Żony nie pytam, bo nie chcę być na kamerze. Otwarliśmy właśnie konserwę. Mięcho wygląda właśnie w taki oto sposób. Zaraz będziemy degustować. Mam chlebek. O, taki oto chlebek. Więc pychota na dzisiejszym biwaku. Miałem przyjemność jeść z Prepper Sklepu Łódko Kurczaka i było dla mnie zbyt suche. Ale ta konserwa jest naprawdę spoko, okay, jest smaczna. Zresztą już nie ma pół puchy. Żona, dzieci, no i ja, więc jeżeli dzieciakom smakuje, no to naprawdę jest spoko. Ja polecam. Tutaj się kończy nasza przygoda razem z żoną i dzieciakami. Mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Ja zachęcam do podróżowania, pokazywania dzieciom piękna Polski. Jeżeli oczywiście wam się odcinek podobał, zapraszamy do subskrypcji, komentowania, lajkowania i co? Do następnego. Cześć!